Zaczynamy. Dobrze. Naszą pierwszą prezentacją jest są domy kopułowe, metody budowy i korzyści. Chcieliśmy tego zacząć, żeby przedstawić, dlaczego akurat okrągłe miasteczko, dlaczego ten dom. Pierwszym takim pytaniem właśnie, którzy ludzie pytają nas, to dlaczego właśnie okrągłe? No dla nas to jest proste, bo żyjemy na drugiej planecie, a naszym pierwszym domem jest okrągły brzuch mamusi, więc wszystko tutaj mamy o kształty okrągłe, kuliste. Tak samo w przyrodzie wszystkie, większość, można powiedzieć, produktów, owoców, warzyw, kwiatów, nasion jest właśnie w takich kształtach. Tak projektuje przyroda i my się do tego właśnie tutaj chcemy powrócić. Tak samo też życie daje życie kolejnym istotom i też tworzy domy właśnie okrągłe, jakieś ule, miasta. To wszystko cały czas, są te okrągłe kształty. I tak samo człowiek, pierwszy co zbudował, to wziął jakąś kubkę, wysuszył na słońcu, jakieś suche liście siane, bądź śnieg i pierwszy co właśnie te okrągłe kształty. I teraz, dlaczego właśnie ten kształt działa tak na człowieka? Myśmy teraz podróżowali, też mieliśmy okazję być w kopule i też tego doświadczyć, że rzeczywiście pomaga w skupieniu, daje poczucie bezpieczeństwa i doskonałości. Jak tam się wchodzi, to tak by się wchodziło właśnie, powracało do tego domu matki. Te kształty są sprzyjające, są miękkie. Teraz byliśmy też u przyjaciół, którzy zbudowali dom z gliny i słomy i tam te wszystkie kanty, które w większości domów są zaokrąglone. I jest naprawdę inne uczucie, inne wrażenie, jak tam się wchodzi, niż jak w takim zwykłym domu, gdzie te kanty wszystko atakuje cię, bo według tym możemy przytoczyć Wojciecha Sergiela, projektanta domów kopułowych, to według Feng Shui wszystkie ostre kanty, one mają taką funkcję, że rozpraszają energię, rozkładają, wystrzelają, że po prostu nie ma tej spójności, nie ma tej jednolitego przepływu energii. Dlatego też domy o okrągłych kształtach wpływają łagodnie. Człowiek się czuje bezpiecznie, przyjemnie, miło, chce jak rzeka z prądem płynąć po każdym pokoju, po każdej przestrzeni. Dom, który się opiekuje tobą. Powracamy znowu do tego łona matki, tak? Czujemy bezpieczeństwo w tym domu. Dodaje energii i uzdrawia. Jest coś takiego, że właśnie ten kształt wpływa na dobre samopoczucie oraz energetyzuje, ponieważ jest to czasza, to ona pobiera energię z ziemi i ona jest cały czas kumulowana w środku, więc to jest taka duża dawka energii życiowej, witalnej, w której człowiek, wracając z pracy, wracając z miasta, przychodzi, po prostu regeneruje się samoistnie, nie musi żadnych specjalnych zabiegów tutaj wykonywać. Oprócz tego rozwija kreatywność, świadomość i intuicję. To pozwala na burzę mózgów, na kreatywne myślenie, kształt, ten przepływ informacji jest cały czas. I tutaj też kształty bardzo dużo nam tutaj pomagają, ponieważ w takiej kopule można pracować, mieć pracownię, rozmyślać, wysyłać, natomiast tworzyć sobie kolejną przestrzeń z dachu, na przykład stożkowym i wysłać tą informację we wszechświat i to przychodzi. Właśnie takie są funkcje tych kształtów i kiedyś o tym wiedzieli ludzie, natomiast z czasem, tak, teraz widać, faktycznie na to się nie zwraca uwagi i większość domów, które powstają, to są chore domy, ponieważ one zamiast sprzyjać życiu, sprzyjać temu relaksu, skupieniu, tym wszystkim takim potrzebnym nam tutaj stanów, one nas właśnie rozbijają, wybijają i nie sprzyjają życiu. Natomiast jeśli chodzi o takie już bardziej ekonomiczne aspekty, to tutaj widzimy, że ze względu na kształt kopuły ma ona prawie 1/3 mniej przegląd zewnętrznych niż dom o tradycyjnej formie przy tej samej kubaturze. Czyli jest to 30% mniej materiałów. Nie mamy dachu, nie mamy rynien. Mamy w większości tych materiałów, które są dość drogie. Budowa dachu to są koszty od 10 do 50 tysięcy, więc już, a nawet więcej w zależności też od powierzchni, co nie? Więc to jakby nam schodzi, nie ma tych ścian, jest to kopuła jednolitą formą.
Tutaj możemy zobaczyć, że właśnie ma mniej przemrzewnętrzny, czyli takie powierzchni, przez które ucieka ciepło. Nie ma tych mostków termicznych, jest jednolita. W zależności też od materiału, jakim zostanie wykonana, to utrzymuje to ciepło. Jest, latem jest chłodniej, zimą jest cieplej. Wojciech Sergiel mówi, że on nawet w trakcie budowy swojej kopuły, on budował ją z cegły, to kiedy miał, nie miał bodajże jeszcze okien i drzwi, po prostu miał samą taką kopułę. To miał termometr w środku i mierzył mniej więcej, jaka jest temperatura właśnie pod kopułą, a jaka jest na zewnątrz, i zawsze tam te 3 stopnie różnicy były, z samego takiego kształtu. Potem już okna, to wszystko tam zbudował i mówi, że ogrzewanie to są naprawdę niewielkie koszty w stosunku do tego, co kiedyś stosował. To też sprzyja. Nie ma narożników, nie można dzieci stawiać pod kątach, więc teraz trzeba zastanowić się, jak tutaj porozmawiać z dzieckiem, żeby też nie było takiego karania. Tak. Można zawsze mu zadać, żeby biegało. To jest też inne myślenie. Właśnie to, co teraz byliśmy na spotkaniu z Wojciechem Sergiem, powiedział, że jak zamieszkał pod kopułą, to mu się zmieniło pod kopułą. Rozumiecie? Inne myślenie było. Nagle nawet zaczął o tym myśleć, o tym. A jak przychodził do znajomych, to mówił różne rzeczy, oni patrzyli się na niego jak na dziwaka. No rzeczywiście, coś mu się zmieniło pod tą kopułą. Więc... No więc zachodzą zmiany nie tylko właśnie w tym życiu, ale też w samym sobie. Nowe myślenie, otwartość, co nie? Jest to też dom ekonomiczny, pasywny, czyli energooszczędny. Pod kopułą zawsze jest ta jednorodna temperatura. Zdolność do izolacji akustycznej. Ogólnie jak się wchodzi do kopuły, to tam trzeba mówić takim spokojnym głosem. Tam nie można się za bardzo wydzierać, bo to nam szkodzi, a nie osobie, do której my to wysyłamy. Więc to też inne zachowanie. Człowiek od nowa poznaje siebie, jak ma rozmawiać, jak ma z drugą osobą, jak ma żyć. To jest niesamowita ze szkoła dla samego siebie, żeby inaczej już postępować, zmieniać się w tym życiu. No, przepiękne procesy. Tak. Oprócz tego, zgląda na tą konstrukcję, jest to bardzo wytrzymała, bezpieczna. Takie kopuły buduje się w Japonii, w Chinach ze względu na trzęsienie ziemi. Oni to robią w technologii styropianowej, mają prefabrykaty styropianowe i nic tego nie ruszy. Po prostu może tam być najwyższa skala i dom stoi, nic się mu nie stało. Oprócz tego też tam stosują różne te alternatywne tam panele fotowoltaiczne do energii, czy pośrodku kopuły są oszklone te, okna, bo też tam jest dużo filmików, jeśli chodzi o te kopuły. Właśnie okna są wzdłuż tych kopuł i dużo słońca wchodzi do pomieszczenia. Dzięki temu też jest ekonomicznie, że przez cały dzień w ogóle nie korzystają ze sztucznego światła. Do momentu, aż zajdzie słońce, to dopiero wtedy coś tam się włącza. Rozumiem, że na tym to też są niesamowite oszczędności. Oprócz tego jest dobre właściwości nośne, co umożliwia użycie lekkich, niedrogich materiałów. To przedstawię później, bo to rzeczywiście tylko chodzi o te same ściany nośne, natomiast w środku można zrobić jak to woli. Może być cała powierzchnia, bądź może być z jakąś antresolą. Dodatkowo to jest też kształt taki opływowy, więc ten opór powietrza nie ma jak w ogóle tej kopuły złapać, żadne tornado, trąba powietrzna, no co pochodzi dookoła i pójdzie dalej, zobaczy. Domek kwadratowy, daszek, a jest co złapać. Więc to jest też taka bezpieczny dom, jeśli chodzi o czynniki zewnętrzne, które zbliżają się, bo już w Polsce różne rzeczy można spotkać. Kiedyś się wydawało, że to już jakieś tam trąba czy coś, to nie u nas, a to już u nas, więc zmienia się klimat, więc może też warto zmienić trochę budowę. No i też to jest tutaj brak rynien. Kształt umożliwia spływ wody opadowej, czyli na przykład wokół kopuły można stworzyć takie rynienki, zbierać tą wodę opadową i używać ją jako szarą wodę, wody podlewania ogródka.
Śnieg też samoistnie spada. W pewnym momencie jest jakaś tam ilość i on po prostu się spływa, więc nie trzeba chodzić po dachu i go strzepać gdzieś tam, jak ze zwykłego. No i takie kopuły też można budować na ziemi, jak i pod ziemią. Tylko tutaj trzeba zwiększyć dobrą konstrukcję, która po prostu tą ziemię utrzyma, co nie? Bo to już nie chodzi o to, żeby tam było, nie wiem, 10-15 cm ziemi, tylko to tak z pół metra, żeby ta izolacja była, więc to musi być stabilna konstrukcja. I tutaj mamy też, trudno przewrócić, drzewa się przewracają, tylko kopuła stoi, trzęsienia ziemi i huragany. Okay. I co jest też fajne, że można bardzo prosto powiększać przestrzeń. Jeśli nie mamy za dużo pieniędzy, a chcieliśmy też to zrobić i to robić stopniowo, to budujemy jedną kopułkę na przykład z dużym oknem balkonowym i po jakimś czasie, jak mamy znów jakiś kapitał, dobudowujemy kolejną i to okno staje się korytarzem. I można taki bąbelkowy domek stworzyć, gdzie jedna kopuła to jest jedna przestrzeń, na przykład kuchnia, łazienka, salon bądź kilka sypialni. Więc to jest też fajne, że nie trzeba od razu wszystkiego, bo właśnie gdzieś też no, nie udaje się koniecznie w jednym czasie to wszystko zrobić, więc często te domy stoją puste, a po latach nagle ogłoszenie ze sprzedam, bo już tego nie dokończę, kapitału mi zabrakło. A tutaj jest taka możliwość, że właśnie stopniowo można sobie budować kopułki w zależności. To jest też dobre, że to jest jakieś małżeństwo, no i teraz chcę mieć jakieś potomstwo, okej, to robimy jedną kopułkę. No teraz może drugie, to drugą kopułkę. Więc to jest cały czas otwarta sprawa. Więc możemy się na jakieś osiedle natknąć, bo okaże się, tam jest duża rodzina. I jest bardzo krótki czas budowy takich kopuł. Też w zależności od materiałów można szybko postawić, a można też się troszkę z tym pobawić tak naprawdę. I są też gotowe elementy takie prefabrykowane, można też pod cegiełkę, a to już później właśnie o metody budowy. I tu mamy technologię murowaną. To jest właśnie dom Sergiela w Warszawie na osiedlu Marka. On już jest wykończony. I właśnie przy tej budowie tutaj każdą cegłę trzeba moczyć, żeby ona w ogóle się związała z tym cementem i żeby nie wysuszyła. Właśnie byliśmy teraz u Wojciecha, to opowiadam, że to jest bardzo ważne, ponieważ cegła siąknie wodę i ona siąknie z tego cementu i wtedy ten cement, on nie ma tam naturalnego wiązania, tylko ta woda wchodzi w te cegły, a on się kruszy i to też nie jest stabilne. Dlatego każda cegła powinna być namoczona, żeby po prostu sobie... Tak, powiedział, że to, co teraz się buduje, to ludzie po prostu, idę, postawię sobie, a potem za 20 lat dom sobie sam spadnie, co nie? Nie trzeba gdzie dużo... Marki. Tak, to jest na północy. Do niego można się z nim skontaktować, on oprowadza i tego, tylko że w tygodniu. Bo weekendy zostawia na siebie. Teraz akurat miałam malowanie, więc mieliśmy okazję tam na chwilę wejść i doświadczyć rzeczywiście, bo on ma tak... on się zajmuje energetyką i właśnie powiedział, chodź tutaj do środka, bo on sobie zostawił taką dziurę, właśnie tam rurę włożył, co na początku sobie odmierzał tą odległość. I taki korek i tam mówi... Tak, właśnie tam po środku. I jak myśmy tam weszli, co nie, otworzył ten korek i tam coś tam... Czuć było coś gęstego, jakaś, nie wiem, powietrze czy co. No i powiedział, no teraz głośno mów, co nie? No to ja mówię, takie echo się niesie tego. A teraz krok do przodu i znów to samo mówię. Tak opadnięty, tak mówię, o co chodzi? Tu krzyczę, leci nieźle, a tutaj nie. Mówi, no to jest taki prosty sposób na zobaczenie, jaka jest różnica między punktem, skąd się czerpie ta energia, gdzie daje właśnie ten potencjał i to wszystko niesie, a dalszą stroną. Tak. I tutaj jeszcze, jak wspomniałam, to właśnie to budowanie jest troszkę wolniejsze, ponieważ każdego dnia można określoną ilość cegieł postawić. To nie jest tak, że jednego dnia całą kupę robimy, bo to się może oczywiście zawalić. Więc lepiej stopniowo, niech to się zwiąże, nabierze tej trwałości i kolejny dzień, następny. Tak, i on tutaj się właśnie... Tak, on skończył tam mieszkać. Na zewnątrz, to on tutaj, to te ściany były... Cegły widać w środku, czy na zewnątrz? Nie, były tynkowane. A on jakąś taką zaprawę, on powiedział właśnie, że on nie potrzebuje takiej grubej ściany. On ma piecy, kominek, którym to ogrzewa i strasznie mało materiału zużywa. Przy tej chyba grubości, nie wiem tam, czy to było
te ściany były takie wąskie, co nie? Cegła. On miał tylko na zewnątrz specjalną taki materiał, żeby to... Jest po prostu czymś tynkowane na jakimś siatku i później jest warstwą tynku, która nie działa z tym, z otoczeniem. To też powiedział, że musiałam na zewnątrz dać taką mocną chemię, bo to też przy takich kopułach to cały czas deszcz, śnieg, wiatr, deszcz, śnieg, wiatr, żeby to się po prostu nie rozpadło. Tak. I tu mamy z cegły czerwonej. Tutaj mam taki przykład gdzieś na Tajlandii. Jest właśnie strona, co zrobił Steve Arendt i ogólnie ten domek jest śliczny, bo w środku jest mnóstwo takich rozwiązań. Bambusowy kran, zlew gliniany, prysznic pod palmami, to jest bardzo fajnie. I ogólnie on to zrobił, tą kopułkę też bardzo szybko. Tutaj jakoś ocieplenia się nie trzeba, bo wystarczyło tylko otynkować z zewnątrz i wewnątrz i ma taką przestrzeń. I też są widać takie pustaki z szarej cegły. Zamknął się w 10 000 dolarów. Tak, bardzo mało właśnie na to i w ogóle przyjaciel udostępnił mu ziemię tam na polu, nie wiem, jakieś mango, jakieś owoce, co nie? Więc naokoło masz mnóstwo jedzenia, piękne widoki, gdzieś tam rzeki, w ogóle no prześliczne, to jest tak bajka. To jest nie radę, więc wiecie, tam 10 000 dolarów, to jest milion tutaj. No tak, to też jest to, nie? Ale dla niego już to było bardzo tanie. Tak, tutaj mam potem szkieletową, deski drewniane. To znalazłam na wszystkich stronach właśnie, że po prostu tak cegiełki układa się i się wkręca. Dużo roboty. Dobra, jest praca. Czy nie? Ale ładne. Ale ładne, w ogóle to wygląda. No. Szybciej, bo w sumie niż cegła, niż tak, więc ciekawe. Też byłam zaskoczona, bo szukałam, teraz budownictwo właśnie, jeśli chodzi o kształt, to kopuły jest coraz więcej firm, coraz więcej informacji. Jak to zobaczyłam, to siedziałam i poczułam się, kurczę, no nieźle, tak też można. No i to, jeśli chodzi o drewno, to jest dużo możliwości. Mam na przykład takie, tu właśnie jest, w Warszawie robią takie domki, że tak drabinki po kręgu robią. Płyt OSB i drewna, z drewna, w zależności jak ktoś chce materiał, czy droższy, czy tańszy, to wypełniają albo wełną, albo ścieczką jakąś, wina słoma, cokolwiek. Na zewnątrz gątem, w środku jakiś tynk, bądź też deski drewniane. I taką kopułkę, myśmy byli w takiej kopułce, i żeby się taka fajna przestrzeń, tak sobie myślałam, że o kurczę, kilka kopułek można było zrobić, a nie tam jedną wielką, bo to fajnie tak się przechodzi i ogólnie kształt bardzo, no bardzo się czuliśmy. To jest fajne, bo w sumie tak się zastanawiam, dużo kopułek stawiasz, tam gdzieś jakieś ściany stawiasz, albo tak, to tak. Jest takie, kurczę, jak masz małe kilka, to tu tak, a tu jedna przestrzeń, że widziałam, okej, jest... Całkiem inne poczucie przestrzeni. Tak, właśnie zanim zbudować taki dom, pójść do takiego domu, zobaczycie jaki się jest, czy taki gigantyczny, bo jakbyś sobie to taki duży, taki wow. Dla mnie to było niesamowite, bo z zewnątrz mi się wydawało duży, a jak weszłam do środka, tam było 100 metrów, tak, coś takiego, to jeszcze duży, ta antresola i ta przestrzeń, no, tak, jeszcze jakieś ukryte pomieszczenia, też niesamowite, tam dla parki osób, to nie? Tak, 50-metrowy kopuła, 50-metrowy dom. Tak, no, a tutaj myśmy byli, bo ten ma 25 metrów, no i patrz tak, okej, to salonik, taka kuchnia, jakaś kopułka, coś dalej tego, i to tak jeszcze tak ciekawie wyglądało. Całkiem inne poczucie, masz te krowy i to wszystko. Tak, no i właśnie ludzie ciągle myślą, że o, ale to jest okrągłe, a gdzie szafki postawić tego, no to jest właśnie inne myślenie, nie możemy już myśleć tak jak do tej pory, po kwadracie, tak, że taki ma być kwadratowy metr, tylko odkotcza kreatywność, twórczość, też można stawić szafki do ściany, tak się wszystko na wymiar, co nie? Pytanie, czy my chcemy dalej te kwadraty stawiać, czy może chcemy coś innowacyjnego postawić, nie? Coś zrobić... IKEA nie pasuje do kupu. IKEA nie pasuje. Ale jak zobaczy, ile kupu powstanie, to zacznie się dopasowywać. No więc tutaj się stawia taka konstrukcja, w ciągu dnia można postawić, że stan surowy jest jeden dzień i można potem ocieplać i inne rzeczy robić. Tutaj widzimy gąt, gąty są kolorowe, gąty są drewniane, są bitumiczne, to, że się układają też tak na takich okrągłych kształtach. Można też, no jest dużo różnych możliwości, jeśli chodzi o zewnętrzną warstwę. Tutaj mamy na przykład drewno klejone i płyty. Na górze są klejone, czyli deski drewna są klejone wzdłuż, nie, wszędzie,
No natomiast tutaj mamy już odpowiednio wycięte płyty. Po prostu się układa i jest już taka kopułka. Są takie, są różne wielkości, co nie? Więc to też bardzo szybko, tu się śmieję, że to przesyłka kurierska przychodzi dom, co nie? I ty jak klocki Lego idziesz i ustawiasz. Już nie ma jakiejś tam żmuty, mutej roboty, tylko układasz sobie domy, bo mi się wprowadza. Tutaj też mamy technologia szkieletowa, drewno klejone. W Polsce. To jest bardzo śliczna kopuła. To jest w Polsce, tak? Wiesz co, to nie jest w Polsce. W Polsce już takiej nie ma. Natomiast są firmy, które to stawiają. Są też takie kopuły, że są obrotowe, że to jak słońce to się obraca i cały czas jesteśmy, wiecie. No. I tutaj mamy grunt bitumiczny, czyli to jest taki materiałowy, że on się nakłada i po prostu formułuje się do danego kształtu. Jest dużo zdjęć na internecie, też będziemy chcieli o tym napisać, bo też w środku bardzo fajnie to zrobili, taka jasna przestrzeń. No, ślicznie w środku wygląda, tutaj gdzie drewno jest tam po bokach. Tu można, jest też szkielet i tam się można dać wełnę, bądź inny materiał, który się pełni funkcję izolacji. Więc są możliwości, to jest antresola. Niektórzy robią po środku świetliki, niektórzy kominy i wiadomo, jakieś tam ognisko domowe, więc to też w zależności kto co preferuje. Ale jest to drogie, bo ostatnio dowiedzieliśmy się, że to drogie, jeśli chodzi o Polskę. Mam nadzieję, że tak, że sama konstrukcja taka drewniana to było 10 tysięcy za metr kwadratowy? Sześcienny. Za samą taką konstrukcję, co nie? Bo już nie mówimy o tym drewnianie. Metr sześcienny drewna, 10,5 tysięcy, coś takiego, więc jak to wiecie, no są cenceją. No, ale to takie beleczki stoi sobie. No jest to naprawdę, można to zobaczyć, jak są muszle koncertowe, głównie jak w jakichś uzdrowiskach, bądź nad morzem. Są muszle i one są właśnie w takiej technologii zrobione, klejone i widać, jak to jest, jak to fajnie wygląda, że to wszystko tak zakruglone, trzyma się. No myśmy byli i duże wrażenie nas to zrobiło, właśnie takie dużej kopule, ona miała średnicę 12 metrów. Tak, to był kolos. I to takie wszystko, takie te obłędy, kolory, kształty, no super, super wrażenie. Tak patrzymy, okej, okay, tutaj to już trzy piętra wchodzą. No. I średnica to promień. No, promień? Promień miał, czyli średnica jeszcze więcej. Do góry 10, 6, 12. Tak, no to była niesamowita przestrzeń. Bo taki robili, co nie, te musze koncertowe, że cała orkiestra się zmieści, co nie, że... Jak liczyliśmy, to taki dom miał 900 metrów kwadratowych. No, to duża kopuła, hala wręcz. Tutaj też jesteśmy takie panele, też to była prefabrykowana w Japonii. Firma angielska, konstruktor wymyślił właśnie takie gotowe panele. Już drewno, ocieplenie, wszystko tylko od zewnątrz, przybić deseczki i mamy taką kopułę zewnątrz tym gątem i po prostu się ustawia. Każdy element się łączy, ze sobą jest tutaj dużo zabawy. To tylko w samym takim układaniu jest. Gotowe elementy przychodzą i też chcą to zacząć produkować, to rozpowszechnić. Na razie postawili właśnie tą kopułę w takim wspólnotowym miejscu. Stworzyli takie miejsce, gdzie są różne takie okrągłe domy i dodatkowo kopuła. I tam jakaś spółdzielnia, coś dla ludzi to zrobili, żeby właśnie taki projekt był. Więc ciekawie to wygląda. W środku też fajnie. To jest taki dom wspólnotowy. Mamy też kopuły tutaj szkieletowe, kopuły geodezyjne. Są trójkąty, w zależności jak odległości, z drewna, z USB. Są ciekawe, bo są te okna są w postaci trójkątu, więc tu też odchodzimy w ogóle kwadratowych. Są świetliki i jakby to jest najbardziej popularne, najwięcej takich domów można spotkać, bo jeśli prosto można samemu zrobić. To też nie jest taka filozofia, jest dużo materiałów na internecie, można wyciąć to wszystko i po prostu poukładać, pobijać, czy nawet jakimś materiałem, czy jakimś deską, czy jakąś płytą i dom już powstaje. Jakie kopuły właśnie budujemy z znajomych? Tak, właśnie tutaj jest w Białymstoku. To nie są umieszkane jeszcze? Nie, ona mówi, że altanki jakieś takie, ale będą chcieli właśnie zacząć budować takie mieszkalne. Właśnie geodezyjne. Co tu, bo tam coś powiesz, też ma być
przy szkole roślinnością i tam się odbywały lekcje dziennie. No, super. Taka otwarta, że tylko byłem bez... Same rośliny, bez dachu. Same rośliny, co nie? Tak każdy takie te... To robi się kopuły z żywej wierzby, po prostu się wierzby tej... Energetycznej. Wybrałeś mój udział, że po prostu wstawiam, co nie? I to się przeplata. I potem wypełnia się gliną, słomą, tylko nie wiem co na zewnątrz, chyba jakąś folię w takim razie, albo no jakieś drewno. I... Zobaczmy teraz taka będzie budowa. A to nie będzie kupu od kolotania po prostu. Tak? Ale zwierzę po prostu. Tak, to tak. Będzie rosło. No są też takie pomysły, żeby z czegoś takiego domu po prostu zbudować. Rosnące? Tak, rosnące. Tutaj mamy też geodezyna kopuła w technologii tej, mamy płyt magnezowy w MGO, to myśmy ostatnio też znaleźli. Ekologiczny materiał, takie płyty to też jest w Polsce, coś jak płyta OSB, ale no, o lepszych właściwościach. I można też uzupełniać te trójkąty. Tutaj mamy stelaż z... To jest już wodoodporne. Tak, wodoodporny, ogniodporny i jak się młotkiem nie chcąc rzucić, to też się odbije. Nie za ciężko. Tak, no właśnie nie za ciężko, co nie? Bardzo wytrzymały materiał. Tak, i też szybko się, są filmiki, jak, ile godzin im to, nawet minut, kilka godzin, proszę przesadzać. Godzin im zajmuje złożenie tego, takiej kopuli. To jest złożenie i rozłożenie bardzo szybko. I też takie domy właśnie też próbują. Na całym świecie kopuła w każdym kraju ma jakieś tam swoje technologie, które przoduje i stawiają. Tutaj jest to też, to jest piękne miejsce, no mam nadzieję, się będę, to jest w Peru, to jest Patagonia, tam jest takie miejsce, gdzie właśnie są kopuły, jest podest drewniany, szkielet jest stalowy i okryty takim płótnem, takim mocnym, wiecie, jak na namioty, który jest wytrzymały, nic nie stanie. W środku każda taka kopułka ma piecyk, tutaj drewutnia taka. No i tam można przyjechać, wynająć to, pomieszkać sobie, a oprócz tego skorzystać z wszystkich wycieczek, jakie tam są, a tereny są no, nieziemskie. Tam można jogę, o wschodzie słońca nad rzeką, w górach. No to piękne rzeczy. Natomiast jest tam właśnie, oni próbują takie te kopuły, bo postawili je, żeby nie ingerować w przyrodę, bo te kopuły można rozebrać, rozłożyć, przystawić. Jest na platformie, czyli każde mrówki sobie mogą spokojnie przechodzić i sprawdzają się i jak latem, tak samo zimą. Nie trzeba za dużo nawet tym piecyku, tym drewnem palić, żeby tam ciepło było. Natomiast jest to właśnie też takie rozwiązanie, bo mówię, tam są góry, więc tam temperatury są niskie, a to jest tylko płótno i wystarczające, żeby po prostu spokojnie sobie tam pomieszkać jakiś czas. Nie cieknie to? Nie, właśnie ten materiał, on się nazywa, ma taką specyficzną nazwę, teraz nie przypomnę. Najczęściej jest płótno żeglowego się robi, na przykład TV też szyją. No, to jakoś ma beret coś takiego. Brezent, o, coś tak. I po prostu jest odporny na te wszystkie warunki. No też się zdziwiłam. Ale jest... I takich hoteli ogólnie powstaje dużo. Ostatnio znalazłam w Austrii, gdzieś tam w górach, właśnie też taki kompleks hotelowych kopuł, gdzie właśnie tym płótnem to wszystko jest przykryte. I też fajnie wystrój, każdy taki kopule jest wystrój nawiązujący do danego regionu, czyli są fajne tam, jest krzesło, jest stolik, jakieś tam ozdobienia, każdy jest inny, ogólnie klimat jest bardzo przyjemny, więc wakacje tam spędzić to jak w raju, jak dla mnie. Tutaj mamy technologię prefabrykowaną, jest to też kopuła geodezyjna, ale z twardego styropianu. Myśmy tu byli, to jest firma, która teraz tworzy EcoSaderai. I oni chcieli z ten stropian, ponieważ to jest neutralny materiał. Nie jest to zwykły stropian, bo ten stropian się używa do budowy kadłubów statków. Dlatego on jest wytrzymały, nic się nie stanie. Zbudowali tą kopułę, właśnie będziemy jechać zobaczyć. I mówią, że nawet bez żadnego ogrzewania tam ciepło jest. Na początku, kiedy myśmy byli, nie wiem, styczeń, luty, to nie, luty marzec. Bo później to nam Basia mówiła, że już jest większa część przyklejona i jak ona idzie po tą kopułą, to tam jest ciepło. W ogóle nie musi niczym grzać, a ona na dworzu ta kopuła stoi. Więc też ciekawie. I też będą rozwijać właśnie budownictwo tej technologii. Już mają jakieś tam pierwsze zamówienia i działają.
I to też można jakoś deskami, jakimś gątem, można tynkiem okryć. Tu już nie trzeba jakiejś tam izolacji. Jak to jest takie mniejsze kopły, to idealne. No nie musi nic wieszać na ścianie, po prostu tą przestrzeń w środku zagospodarować. To jest technologia też szkieletowa, laminowana i formirowana i gięta drewno. Na razie nie znalazłam nigdzie już stworzonego domu w tej technologii, ale jest pewien Rosjanin, który stworzył sobie tam gdzieś u siebie, zaprojektował to w programie i to opatentował. No i powiedział, że taką kopułę można bardzo szybko zrobić. To jest takie drewno formirowane, wgięte, czy one wniesie określone kawałki, po prostu się nakleja jeden na drugi. Jak to w rzeczywistości wygląda, to jeszcze nie wiem, jest to temat zgoro do zapoznania. Po prostu przychodzą te kawałki, kleje się, każdy pod odpowiednim kątem jest, więc wiadomo, wszystko jest tam ponumerowane i po prostu powstaje kopuła bez gwoździ, bez niczego. To jest ciekawa technologia. No i wracamy do słomy też gliny. Można sobie zrobić szkielet, po prostu wypełnić. To jest bardzo dobry sposób, ponieważ tutaj mostki termiczne, to ich nie ma, ponieważ ta słoma jest uciskana i po prostu ciepło jest, równomiernie się rozkłada. Można to właśnie potem na końcu już okryć i jakimiś deskami, gątem, czy co tam będzie preferowane. Jest to też przy słomie, jest to no, dłuższy sposób budowy. Bo żeby wcisnąć te kostki, to nie jest tak prosto. My przed biegiem brali udział w warsztatach przy budowie zwykłego domu, uciskaniu tych kostek. To nie było proste. No ale powiedz, że ten projekt nie pasuje po prostu do kostki. Tak. No, jeżeli, znaczy wiesz, tutaj jest wciskanie, więc tutaj nieważne jakiej będzie wielkości kostka, i tak musisz ją wcisnąć, tak? Natomiast tam było o tyle, że szkielet był za wąsko i trzeba było rozwalać te kostki, po prostu dopasowywać i upychać. A poprawnie to się robi szkielet na wymiar kostki, gdzie wkładasz się normalnie i po prostu nie ma tego na koniec wciskania pasami, żeby to się trzymało. Natomiast tutaj po prostu jest upychanie wzdłuż, wszerz. Tak, tutaj pomiędzy tymi dwoma przesuwa się przesuwa i po prostu się upycha, więc na końcu dopiero w dół, natomiast szerszy. Tutaj to bardzo fajnie wygląda taka kopułka słomiana. Tylko właśnie z tymi kopułami, jeśli chodzi o tą technologię, to jest pytanie, czym to zabezpieczyć od zewnątrz. Bo wszystko na to pada, a to jest materiał naturalny, więc to szybciej się może po prostu zużyć, zniszczyć, rozsypać. Tutaj mam też przykład takiej kopułki, gdzie po prostu są luźno, jest szkielet jakiś, a na tym szkielecie luźno są położone, więc takie kostki i obite jest drewnem. No i koniec tam jakimś tam środkiem zabezpieczone, żeby nie działało tutaj szkolenie. I są, też jest technologia prefabrykowana, czyli gotowe takie elementy. Jest w Rosji taka już firma, która ma gotowe, po prostu wysyła i się wstawia, montuje ten wiertarka, przymocowanie i po prostu potem można otynkować, ewentualnie obić się deskami. Jak są już gotowe elementy, przychodzą w różnej wielkości. Na Rosji ten temat się bardzo dobrze rozwija, więc dużo informacji stamtąd można znaleźć i samo się dedykować. Tutaj mamy technologię, która jest używana w ciepłych krajach. Chociaż są niektórzy odważni, którzy by chcieli tutaj coś takiego postawić, więc też jest taka... Ale naprawdę bez problemu, tylko zabrać ziemi, perli, termoferalne. No, tylko tu jeszcze chodzi, bo mamy... nasza Polska jest w klimacie umiarkowanej i mamy problemy z wilgocią. Nawet przy stawianiu tych domów, jakie mamy, no to jest zawsze problem z tą wilgocią, więc tutaj mamy ziemię. Tutaj wsypuje się ziemię do worków, worki się układa, się uwija, potem się daje drut kolczasty, który te dwa worki trzyma i na koniec gliną. I przy upale 30-40 stopni, zaraz, nie wiem, o godzinie 17 można już się wprowadzić do domu, co nie? I opadów w tamtych rejonach też takich nie ma, więc jest to technologia do konkretnego, tak mi się wydaje, ciepłego klimatu, bo jeśli byśmy mieli coś takiego stworzyć w Polsce, to nie wiem, czy to by się nie rozmyło, nie rozpadło, bądź grzyb by w to nie wszedł, bo to też ciągnie wszystko od ziemi. Ciekawe powiedziałeś pewnie literamce, tak? No. Powiem tak, to ja literamce, bo literamce się użyłem.
I on tam ma u siebie na hańbą trochę tamtych domków. Dzięki papierne porównać, co robi się tylko tyle, że gdzie mam z tego robić? Tak, no też pani wali, tylko teraz o to chodzi, że mówię, no to chyba brania jest, nie? No. Na zimę zręcz tak grzeje, a ładuje się kramzy, ty starszy, tak? I ty zrobi, jak wiem. No, no tak. Ale jest super, bo oddycha jest lekki. Nie bawi się dróg kolczasty. Nie? Kółkami, więc dróg kolczasty zamyka ci badziewie robi. No tak, oni biorą tam, wiesz, to co jest pod ręką. Tak, ale dużo ludzi też nie patrzy, jak ta cała reszta się rozkłada, ale na kółki ładne drewniane się zbija. Nie ma problemu, ale jakby nie wiadomo, jak ładna pogoda, to tadelak zrobić na górę. Tak, no to, tylko że w Polsce robienie tadelaku to jest droga inwestycja, co nie? Tadelak. Wodoodporna glina, jednym słowem. To jest tym marokański. Tak, i to wiesz. Tym dodatkiem, który w Polsce ktoś jeszcze chce na tym zarabiać. Ale to nie jest przypomnę. Nie, nie, nie. No. Ale ciekawe, to jest gdzieś tutaj w okolicach takie domy. Nie, to wszyscy nie wiem, bo tam porobią na warsztat, no tak. I dalej, no i ziemię mówię, tu się nie nagrzeje. No nie nagrzeje się, co? Ja tego mówię, to tylko Afryka i te przyrównikowe tereny. Właśnie u nas, jak chcemy coś budować, to trzeba zastanowić się, jak to przekombinować, żeby to stało i się nic z tym nie działo. Co nie? Bo przed, jeśli chodzi o earthshipy, to też w takich klimatach, bo jak się robi w naszym bądź podobnym, no to grzyb cały ogarnia dom i już nic się z tym nie zrobi, co nie? Natomiast jest taka osoba, która w Polsce zbudowała earthshipa i pomyślała właśnie, co zrobić, żeby ta wilgość, to wszystko i jest. Daniel Kowalczyk na YouTubie można wpisać. Jeden z pierwszych earthshipów, bo nie wiadomo, który był pierwszy, tyle ich powstaje. Natomiast pokazał właśnie różne rozwiązania, jakie można zastosować i to działa. Więc też mamy w planach go odwiedzić, nie wiem kiedy, ale to będzie ciekawe spotkanie, bo tam dużo rzeczy on jest też takim technologiem, coś tam kombinuje, coś tam robi, więc dużo kombinowania trzeba, ale potem stoi dom, wszystko jest okej. Okay. Tak, więc tutaj mamy do właśnie tych ciepłych klimatów. Natomiast teraz mocno rozpowszechniona taka technologia prefabrykowana, panele styropianowe i to mogą być różne. Głównie to większość takich kopów powstaje w Japonii. Oni tam w tej technologii stawiają i to im się sprawdza. Też znalazłam, że po prostu są osobne takie płyty styropianowe i można sobie to wszystko ułożyć i zacząć albo na zewnątrz coś kłać, albo od wewnątrz. On to stawia, nie wiem, w ciągu godziny bądź dwóch, całą taką kopułę, więc to też szybko idzie. I to się samą ukręca, nie? Bo tak, to jest są na te, jak to się nazywa? Pióropus. Tak, pióropus, więc też nie ma tych mostków termicznych i jest izolacja. I tutaj mamy kopułę, która w Polsce stoi, jest to Jana Pringowskiego, ma firmę Monolithics i technologia szalonku traconego, czyli nadmuchiwany jest balon, w środku jest dawane uzbrojenie, ocieplane jest pianką od środka, potem natryskiwany beton i to stoi. No i można sobie albo wywiercić drzwi, okna, albo już wcześniej sobie... Co? To się wierci. Wyciąć. Wycinać. Tak. W całym szkielecie. To zamknięty szkielet. Tak, znaczy można tak, ale po prostu zostawić przestrzenie. Trzeba się robić na tym wokół. Tak, tak. Teraz powstają balony już na właśnie z takimi różnymi kształtami, więc... Nie, od środka to nie robi się tego. No tak, od środka tak. No. I można robić różne kształty właśnie. Taka kopuła stoi w bełku i też można... W bełku. Firma Monolithics. On razem z przyjacielem prowadzi taką międzynarodową firmę. Głównie stawia kopuły poza Polską, bo jak w Polsce zaczął, to zaczął siwieć z wrażenia na różne te restrykcje, biurokrację i co można, nie można. Monolithics. Jan Pręgowski, to jak wpiszę... No, kopuły.pl. Jeszcze ostatnio taki nasz znajomy z spółdzielni specjalnej, który jest w Warszawie, przysłał mi linka, właśnie o jakiejś takiej technologii, też na to jest
wojskowej. Mm. Koleś w Stanach Zjednoczonych w latach 70. w ogóle opracował właśnie jakąś taką, nie beton, tylko to jest jakiś taki rodzaj żywicy z jakimiś takimi resztkami roślin, no, do których się niczego nie nadają, tylko taki twardy po prostu, jakieś badyli. I to się mocno trzyma i też właśnie taka metoda bardzo natrysk, nie? Więc właśnie coraz więcej jest. Im bardziej wchodzimy w ten temat, to okazuje się, że tak i na ten sposób, z takiego materiału. No więc praktycznie wszystko, co jest dookoła, to można z tego zrobić. Tutaj też jest szalunki, to nie? Że się stawia i po kolei wylewać ten beton, się przestawia kolejne. To też jest tam firma rosyjska. Oni tam się... No, Rosja przoduje, no, niesamowicie. Jak pisałam kopulę i dom, to aż się zapomniałam, ile tam stron jest i ile tych materiałów, więc ile zdjęć i ludzi, którzy właśnie budują te domy. A to chyba to są szalunki do betonu. Tak, to są szalunki, to mamy, wiesz, do środka się wlewa i potem stopniowo się przesuwa, tak żeby to była pełna konstrukcja. No też się zrobi, tak nie ma. No. Są różnej wielkości, mają takie te właśnie adlery tych kopułek. No i tutaj mamy prefabrykowaną też z elementów z włókna szklanego. To jest technologia włoska bodajże i oni właśnie stawiają na to, żeby te domy były, te krągły czy takich kształtów, ale żeby one były wkompowane w przyrodę, czyli zielone dachy, czyli tutaj są, ta ilość ziemi to tam z pół metra jest, zanim ten trawnik się pokaże, to jest izolacja. I ty też ciekawe rozwiązanie, bo to przychodzi, wszystko się ustawia, bardzo szybko stoi ten dom, duże okna, żeby dużo słońca wchodziło, wszystko zielone, więc jak są gdzieś tam takie przykładowe zdjęcia tych projektów, to są góry, las, gdzieś tam okna widać, bo nic więcej za bardzo się nie widzi. To też jest fajne, bo to jest skomponowane, tak? Możemy mieć dom jakichś samych kształtów i to tak nie oddziałuje w żaden sposób na przyrodę. I ziemia jest tam niematerialna. Tak, i jest wszędzie, więc nie trzeba ziemi kupować. Ale można, jak coś chce, bo też można kupić ziemię. Tak. I może sobie oczywiście sobie daki zielone albo coś sobie coś zasadzić. No to różne możliwości. No czyli kilka właśnie, jak można projektować tą kopułę, czyli może być jedna przestrzeń, bądź może być z antresolą, bądź może też być cała zamknięta góra i tam po prostu mała pokoje chwila dzieci, więc jest. Są różne możliwości. No i tak, żeby ten cały obiekt był tym terenem. Tak. Taka przestrzeń między ścianami, żeby to jakby od ściany do ścian działo. Też powinna być taka przestrzeń, gdzie tam powietrze krąży. Tak. Widzę, że to jest przycięte i blokowane. Wiesz co? Systemy wentylacji na przykład w górze. Tak, tutaj też trzeba... Ale to dane przecież tak, że to powietrze ma krążyć w tym pomieszczeniu. To chodzi o to, bo w rurach to... No to się robi na ścianie, nie? Wtedy masz to. Ale tylko rura, tak? Nie, że taka jakby cała. No tak, no to trochę tam jest antresola, tak? Tak, czyli masz antresola. To blokaduje. To też jest zostawiona i zostawiona na pieniądze, jak to właśnie zrobić, żeby tak było. No trzeba przeciągnąć się. Bo można właśnie tak, jak mówiłem, jak to miałem wcześniej, łączyć po drugie. Wtedy masz bez takich podziałów. No, no tak, ale jedno jak to zrobić. No to w jednej będzie ciężko. No właśnie. No i na ciele po. Ale po pierwsze i tak będzie krąży. Tak, bo powietrze... Masz pokoje zamykane? Jasne, dlatego że wystarczy ci na przykład 15 cm otwór w ścianie, żeby dostarczał ci powietrze i wymieniał całe powietrze w pokoju. Żeby grać. No właśnie taki krasz ty po prawo brzegu, co jest wisiadki. No, no, no taki coś, no i tak jak tutaj garnuje w górach pokoju, tak? I tutaj dostarcza powietrze. No to kwestia właśnie... pokombinowania, jak zrobić tak, żebym ja się dobrze tym czuł, nie? Bo komuś to pasuje komuś, nie? Więc mniejsze jest jakiego materiału. Tak. I to różne właśnie konfiguracje, co nie? Może być jedna, bądź dwie, bardziej połączone, mniej, jedna okrągła, mniejsza, większa, trzy kopuły, czy jakiś tam zespół, więc to jest właśnie to budowanie, że okej, okay, to teraz budujemy kolejny pokój, no i dobudowujemy. Teraz to jest takiego. Więc teraz garaż by się przydał, mamy więcej, no to stawiamy. Czy dzieci rodzą, to dobrze budujemy. Tak, no więc super. No. I co jest ten przykładowy projekty właśnie takich domków kopułowych. Czy mam projekty, tak, no dużo ich na internecie, tam są takie, co już stoją.
Tutaj też, to są rosyjskie, no rosyjskie. W zależności w jakim języku się napisze kopuła, to widać tą różnicę właśnie w projektowaniu. Czym się charakteryzuje? Czy takie właśnie takie owalne, takie jajka, co nie? No i to też powstaje. I to by było chyba na tyle. A, tutaj się, jeśli chodzi o większe takie przestrzenie, czy osiedla, projekty właśnie, żeby więcej. To jest taka ta wioska przy Rudniku, bo to jest projekt właśnie tego z ubijanej ziemi. Natomiast mamy Jacka Fresco, który sobie zaprojektował już totalnie całe miasteczko. Wszystkie aspekty poruszył, kanalizacja, prąd. To wszystko ma ułożone, więc to jest gotowe i to może tylko można wykorzystać. To już nie miasteczko, to miasto. To już miasto, tak, to już na miasto. Ale taka z przyrodą. No. I tutaj mamy, tutaj jest nasz kompleks kopu, jak się jedzie, czekajcie, Katowice-Kraków, na tym odcinku. Tak, tam jest teraz studio filmowe, Alveria i są kręcone właśnie filmy na dużych, zielonych bądź niebieskich płótnach. Natomiast wyżej mamy takie miasteczko, to jest turystyczne, w Japonii, tam jest 300 kopu bodajże. I tam można poprzyjechać, najeść, pomieszkać, chyba nawet więcej. To też są jakieś tam projekty, osiedli, no wszędzie projektowane jest właśnie jak to ułoży, tam już taka rosyjska jako wioska. To jest zbyt abstrakcja, co chyba jeszcze, a to ma być projekt w takiej wyspie. Tak, to jest projekt, ale wiesz, to szejki, więc to wszystko na pewno będzie, tylko moje można podziwiać, tam jest 6 kopuł, tak, to jest miasto, tak, tam jest wszystko w tym. W tych kopułach, więc można pracować, żyć, odpoczywać i różne rzeczy jeszcze robić. No. Okej, to było tyle, jeśli chodzi o taki zarys tego.